Zapraszam Państwa tutaj do głównej sali. Chciałbym oficjalnie otworzyć dzisiejszy wernisaż. Wernisaż niezwykły. Orientują się w tym doskonale bywalcy naszej galerii, bo dotąd prezentowaliśmy sztukę współczesną, a dzisiaj mamy okazję zaprezentować Państwu niezwykłą wystawę. Wystawę z kolekcji pana Andrzeja Walasa, który tutaj jest z nami. Witam pana Andrzeja. Dzień dobry. Wszystkie obrazy są częścią jego kolekcji. Tutaj tylko prezentuję ponad 50 prac. Tych prac jest znacznie więcej, no ale oczywiście kubatura naszej galerii ma swoje ograniczenia. Stąd jest tutaj prezentowany wybór. Wybór, którego pan Andrzej dokonał, ale wspólnie z komisarzem tej wystawy, autorem tekstu do katalogu, bo również chciałbym Państwu powiedzieć, że tej wystawie towarzyszy katalog. Zachęcam Państwa, tutaj na pewno u pana Andrzeja można nabyć te katalogi w dniu dzisiejszym niewątpliwie. I autorem tekstu opracowania tego katalogu jest pan Stanisław Sejfried. Również witam. Jest doskonale zapoznany z historią poszczególnych dzieł i poszczególnych autorów. Także jeżeli tylko ktoś z Państwa będzie miał ochotę, poza tym oczywiście, co za chwilę nam zaprezentuje pan Stanisław, dowiedzieć się czegoś więcej, to oczywiście proszę podchodzić i nie krępować się do pana Stanisława. Na pewno podzieli się z Państwem chętnie swoją wiedzą. A tymczasem oddaję mu głos i proszę właśnie o to, by scharakteryzował nam tutaj pokrótce to wszystko, z czym mamy do czynienia, tą swoją wystawę i ten zbiór. Proszę Państwa. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę wiedzę, którą ja posiadam, posiada oczywiście również autor, właściciel kolekcji. On zbiera te obrazy już od 30 lat, więc on doskonale jak gdyby wie, co zbiera i na co wydaje pieniądze swoje prywatne. Proszę Państwa, to jest kolekcja złożona z pasji, którą pan Andrzej ma. To jest sprowadzanie obrazów, które zostały ukradzione czasami, wywiezione stąd. W 1945 roku te obrazy tutaj były. One po prostu powoli zaczynają wracać. Wracać dzięki Andrzejowi i jego pasji, którą ma już, jak powiedziałem, od 30 lat, a wszystko urodziło się właściwie z takiego zacięcia jak gdyby sportowego, bo przecież widzicie Państwo tę osobę, to jest filar reprezentacji Polski rugby. Tak. No to już przed lat. Przed lat, oczywiście, no, nie masz 18 lat, no to jest jasne, tak? Ale przecież przez 10 lat byłeś jednym z podstawowych zawodników reprezentacji Polski rugby i znane są twoje walki z jednym z najlepszych rugbystów na świecie, z tym Rosjaninem, którego nigdy nazwiska nie pamiętam. Tak? Mirono, właśnie. No ale uprawiałeś rugby szermierkę. Wcześniej. Trenowałem w Lechii Gdańskiej 20 lat. No więc to jest i pasja sportowca, człowieka, który zajął się sztuką i który zbiera tak przepiękne rzeczy. Ale nie tylko obrazy, również jak gdyby inne rzeczy. Widzicie Państwo tam z tyłu meble, to są srebra, to są inne rzeczy, a przede wszystkim malarstwo. Tutaj pokazujemy malarstwo XIX wieku. I właściwie ta kolekcja powstała w ostatnim roku, dlatego że do tej pory pan Andrzej zbierał przede wszystkim malarstwo Wolnego Miasta Gdańska. Ta kolekcja jest olbrzymia,
To jest ponad 100 obrazów fantastycznych, w ogóle malarzy, których my nie znamy. W ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że tutaj w Gdańsku malowali tacy ludzie. Więc tak, na temat tej kolekcji oczywiście możemy mówić bardzo długo, nie chcielibyśmy Państwu zająć więcej czasu, lepiej więcej oglądać, ale jesteśmy na miejscu, możemy opowiedzieć o każdym z tych obrazów i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Miałem zamiar pokrótce opowiedzieć o nich wszystkich, ale to naprawdę zajęłoby bardzo dużo czasu. Może widzę pierwszy obraz z brzegu, obraz, który przyjechał do nas wczoraj w nocy z domu aukcyjnego Stans w Hamburgu, obraz Paula Meyerheima, który nie jest bardzo mocno związany z Gdańskiem, ale jest mimo wszystko poprzez rodzinę, bo to była trzypokoleniowa rodzina. Ojciec rodziny przyjechał w XVIII wieku ze Szwecji, ożenił się tutaj i czterech jego synów, między innymi Wilhelm Aleksander i trzy obrazy jego, Wilhelma Aleksandra, tutaj widzimy te małe obrazki, to są konie, to jest jeden z lepszych malarzy tej rodziny, ale niewątpliwie jego siostrzeniec, czyli wnuk tamtego malarza, gdzie są dwie litografie, jedyne litografie na tej wystawie, ale postanowiliśmy je pokazać ze względu na to, że to był jeden z podstawowych malarzy i najlepszych Gdańska. Ale skoro mówimy o najlepszych malarzach gdańskich, to niewątpliwie ten obraz to jest obraz podstawowy dla tej wystawy. To jest Johann Karl Schulz, jest bardzo dokładnie opisany w katalogu. To jest obraz, który powstał w 1856 roku, jeszcze to dobrze pamiętam, albo 64. Oczywiście w katalogu to wszystko jest. To jest jeden z niewielu obrazów jego autorstwa w Polsce. Są cztery obrazy w Muzeum Narodowym, ale to są przeważnie wnętrza, a to jest jedyny obraz, pejzaż, który jest w Polsce Johanna Karla Schulza. Przepiękny obraz, to jest Zatoka Neapolitańska. Pinie z nad Zatoki Neapolitańskiej. Tutaj widzimy obraz Johanna Gottheila. To jest też wielka sprawa dla tej wystawy, bo to jest obraz, który był nierozpoznany bardzo długo. To jest oliwa. I w tej chwili to jest wielka rzadkość, dlatego że to był litograf i właściwie grafik, bardzo rzadko malował, ale jak już namalował, to te obrazy są bardzo, bardzo poszukiwane na rynku i nie będę tu mówić o cenie tego obrazu, ale jest bardzo cennym obrazem. Także proszę Państwa, jesteśmy oczywiście do dyspozycji i jeżeli ktoś ma pytania, jeżeli chcielibyście Państwo porozmawiać z nami, jesteśmy do dyspozycji. A teraz, może jeszcze jedna ważna rzecz, powiem na zakończenie. Otóż ta kolekcja jest kolekcją prywatną. Wystawa jest dziełem Andrzeja Walasa, on ją zapłacił za nią i tak dalej i jest to duży wysiłek finansowy, ale chcielibyśmy, żeby Gdańszczanie częściej oglądali malarstwo XIX wieku. Tak? Bardzo rzadko w naszych muzeach pokazują to malarstwo. Bo nie ma. No nie ma, to prawda, jest bardzo mało jego. Kiedyś tutaj było pokazywane w Muzeum Narodowym, była sala na pierwszym piętrze po prawej stronie, ona została zlikwidowana i tam na okrągło się odbywają jakieś wystawy. Nigdy tych malarzy nawet z Wolnego Miasta nie można tam zobaczyć. Ja już czekam od 9 lat, bo 9 lat temu chyba została ta sala z malarstwem właśnie okresu międzywojennego. No tak, ale tak czy inaczej chcielibyśmy powiedzieć tak, że jeżeli tutaj są na sali ludzie, którzy chcieliby jak gdyby trochę pomóc nam, to bardzo chętnie zapraszamy, dlatego że to malarstwo powinno być pokazywane, to Gdańszczanie powinni je oglądać, tak? Ale niestety nie mamy gdzie tego pokazywać, tak? Właśnie, ale współczesną galerią wepchnęliśmy się tutaj na siłę praktycznie, prawda?
no ale chyba dobrze zrobiliśmy, tak mi się wydaje. Tak. No więc jesteśmy oczywiście otwarci, jeżeli są jakieś propozycje, jesteśmy naprawdę otwarci na to, że możemy pokazywać, czasami nawet robimy to gratisowo, czasami jakieś pieniądze przydają się na katalog, czy tam na przewiezienie tych obrazów, ale proszę Państwa, naprawdę tutaj są rarytasy, wielkie. I no nie chcę opowiadać tu dalej o, na przykład o Hildebrandzie, tutaj ten obraz, który tutaj, te dzieci na plaży. To jest obraz, który prawdopodobnie został namalowany w Paryżu przez jednego z najlepszych gdańskich malarzy, ale na pewno należący do czołówki gdańszczan. I to jest właśnie ten obraz, który uzyskał na tej wystawie w Paryżu nagrodę. Nie możemy tej sprawy jeszcze wyjaśnić, dlatego że notatki, które są zrobione z tyłu, są bardzo mocno niewyraźne, więc będziemy oczywiście dochodzili do tego i prawdopodobnie to jest ten obraz, ta główna nagroda na tej wystawie paryskiej, wtedy kiedy Hildebrand studiował wielkiego francuskiego romantycznego malarza Isabeya. Teraz może oddam głos właścicielowi kolekcji, panu Andrzejowi Barasowi. Ja mogę powiedzieć, kolekcjonerstwem zajmuję się od 30 lat. Staram się malarstwo wyłowić na rynku antykwarycznym. Często te obrazy są kupowane, jak nie w antykwariatach, to w domach aukcyjnych. Nie zawsze udaje się wynegocjować dobrą cenę, nieraz trzeba za jakiś dobry obraz dobrze zapłacić, ale teraz jest taka sytuacja, że w Niemczech jest trochę kryzys. Gdańszczanie, którzy kochali to malarstwo i kolekcjonowali, poumierali. Rodziny nie przywiązują już takiej dużej wagi do tego malarstwa i od czasu do czasu coś na rynku antykwarycznym się pojawia i te ceny są po prostu nieduże. Kryzys doprowadził do tego, że każdy kocha malarstwo swoje rodzime i za nie dobrze płaci. No, ja staram się ściągać malarzy gdańskich do nas, do Polski. No, w pewnym sensie jesteśmy jakby spadkobiercami naszej przeszłości i naszej historii. Uważam, że w tej dziedzinie jest duża dziura, nie tylko w muzeach, no jest paru kolekcjonerów, którzy starają się o to, żeby tą dziurę jakoś wypełnić. Także to wszystko, co mam powiedzieć. Powiem, że rzeczywiście ogromnie się cieszę, że są takie osoby jak pan Andrzej, które zupełnie w początkowym etapie swojego życia nie były związane ze światem kultury i sztuki, zupełnie z innym światem, ze światem sportu na przykład, ale pieniądze, które zdobyli właśnie w tamtym okresie, gotowi są pożytkować również na tego rodzaju cele, bo to, o czym przed chwilą pan mówił, pan Andrzej wspominał, jest niezwykle istotne, to znaczy fakt zachowywania naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego jest ważny i oczywiście z jednej strony instytucje państwowe starają się to robić, one robią to w innej skali i może zabiegają o rzeczy, na które nie mógłby sobie pozwolić kolekcjoner prywatny, ale bez takich osób jak pan Andrzej te kolekcje byłyby właśnie takie niepełne, pozbawione całej tej grupy dzieł artystów, którzy być może nigdy nie osiągnęli takiego statusu wielkich gwiazd międzynarodowych, niemniej jednak są to malarze wspaniali, doskonale przygotowani i absolutnie reprezentatywni dla okresu, w którym tworzyli. Ja może tylko właśnie w tym kontekście tutaj Państwu jeszcze dopowiem tak tytułem ogólnej charakterystyki, że wszystkie obrazy, które tu obserwujemy, zwłaszcza w sali tej głównej, czyli w tej, której w tej chwili jesteśmy, one mieszczą się w kategorii malarstwa romantycznego.
tutaj nie mamy reprezentantów typowej szkoły akademickiej XIX wieku, ani też nurtów modernistycznych, a mamy właśnie szeroki przykład malarstwa romantycznego z dość, bym powiedział, nawet szerokim zakresem tematycznym, jakie to malarstwo wypracowało, czyli z malarstwem marynistycznym, z malarstwem pejzażowym, ze scenami rodzajowymi, a nawet, jak ten obraz tutaj nad wejściem, ze scenami mitologicznymi. I tutaj już właśnie ten przykład tego obrazu odsyła nas nieco bardziej do tradycji akademickiej, ale przede wszystkim też do tego nurtu symbolicznego w obszarze malarstwa romantycznego. Jest to tutaj właśnie w tej kolekcji niejako taki ciekawy, odrębny obraz. Poza tym bardzo narzuca się obraz wiszący tu z prawej strony Karla Szeresa, bo jeżeli Państwo, może niektóre z Państw, niektóre z osób tu obecnych dobrze zna malarstwo XIX-wieczne polskie, to natychmiast skojarzy ten obraz z obrazem, słynnym obrazem Halny Stanisława Witkiewicza, ojca Witkacego. I w gamie, i w ułożeniu, także to jest bardzo ciekawe właśnie zestawienie. Na pewno mogły tutaj być inspiracje, warto pewnie zapoznać się z datami obrazu i tutaj może się okazać, że to był autor, który inspirował polskiego artystę, a być może była sytuacja odwrotna, tego nie wiem, bo dopiero oglądam te obrazy również jak Państwo po raz pierwszy. W każdym razie właśnie poza tymi ciekawymi tutaj prezentacjami rzeczywiście bardzo szeroki też, jak obraz Hildebranda, o którym wspominał Pan Stanisław, odsyłające właśnie do tradycji malarstwa holenderskiego, które rodzajowego, które tutaj w wielu takich modyfikacjach, inspiracjach możemy oglądać. Nie może to oczywiście dziwić, bo mamy do czynienia z artystami z Gdańskiem związanymi, a zatem w naturalny sposób podlegającymi wpływom tradycji malarstwa holenderskiego przede wszystkim. Także tyle z mojej strony. Bardzo się cieszę, że ta wystawa mogła tutaj zagościć. Mam nadzieję, że będzie chętnie odwiedzana przez wielu mieszkańców Gdańska i że w ten sposób też ułatwi to i panu Andrzejowi organizowanie kolejnych wystaw, a także przypominanie nam, mieszkańcom Gdańska, o sztuce, która tworzona była właśnie tutaj przez naszych poprzedników mieszkańców. Tyle moim tytułem. Zapraszam Państwa w imieniu organizatorów jeszcze na poczęstunek, ale Pan z tej jeszcze jedno słowo na temat Karla Szeresa, tego obrazu Powódź na Żuławach. Karl Szeres namalował dwa takie obrazy, lub trzy. Jeden z nich był przed wojną w Muzeum Miejskim, w Sztabmuzeum w Gdańsku i nosił tytuł Powódź w Prusach Wschodnich. Ten obraz prawdopodobnie w tej chwili jest w Muzeum Narodowym w Berlinie. Niewątpliwie właścicielem tego obrazu jest gdańskie muzeum, więc wydaje mi się, że Gdańsk powinien postarać się o zdobycie tego obrazu i on powinien wrócić z powrotem do Gdańska. Natomiast ten obraz jest bliźniaczym obrazem tamtego, z tym, że różnica jest niewielka, polegająca na tym, że to są, praktycznie to jest ten sam wizerunek, z tym, że tutaj jest, na tym obrazie widzicie Państwo wiatrak. Na tamtym gdańskim obrazie, który był w Muzeum, Sztabmuzeum Miejskim Muzeum w Gdańsku, nie ma tego wiatraku. Także na pewno to nie jest ten sam obraz, więc bardzo się cieszymy, bo w pewnym momencie mieliśmy podejrzenie, że Andrzej kupił obraz, który należał do muzeum, ale gdyby nawet tak się stało, to chętnie bym, myślę, pan Andrzej podzielił się muzeum i oddał go, czy w jakiś inny sposób trzeba byłoby ten obraz z powrotem, jak gdyby do kolekcji Gdańskiego Muzeum Narodowego dołączyć. Mamy jeszcze nadzieję, że w przyszłym roku, też w okresie letnim, uda nam się zrobić wystawę
malarstwa gdańskiego z okresu międzywojennego i opracować katalog, także... Wolnego miasta Gdańska. Tak, bo chyba będzie ciężko się zmieścić, ale spróbuję. No, żyjemy nadzieją na tą kolejną wystawę, tymczasem cieszmy się z obecnej. Bardzo zachęcam, żeby gorliwie i starannie obejrzeć obrazy, żeby w jakiś sposób zagościły w naszej wyobraźni na dłużej i stały się częścią, jak to Malraux mówił, Muzeum Wyobraźni każdego z nas. I proszę również w imieniu właściciela kolekcji o to, by tą wystawę reklamować, zapraszać innych, żeby mogli się z nią zapoznać i nacieszyć nią oczy. Kończąc, jeszcze raz ponawiam zaproszenie do poczęstunku i dziękuję za obecność. Dziękuję serdecznie.